Cześć. Dzisiaj poopowiadam Wam o drugim akwarium, w którym trzymam dwie ryby. To jest specjalny gatunek, jak dla mnie. Blue Spotted Jawfish. Jest to specyficzna ryba, która potrzebuje dość grubego podłoża piachu z jakimiś małymi kamykami, bo lubi budować sobie norki. Te dwie ryby posiadam od około roku czasu, ponad rok czasu. Dlatego posiadam je rok czasu, ponieważ sezon na wyławianie jest jakoś na początku wiosny, marzec, kwiecień. Tylko w tym okresie zazwyczaj większość sklepów je posiada, no bo zostały wyłowione z oceanu. Żyją w Zatoce Kalifornijskiej na głębokości około 12 metrów i preferują zimniejszą wodę w okolicach 22-24 stopni Celsjusza. Na początku kupiliśmy jedną sztukę z zamiarem wpuszczania do głównego zbiornika ze wszystkimi rybami i koralami, ale niestety po około 3 dniach po powrocie z pracy niestety ryba wyskoczyła. Nie wyskoczyła kompletnie z akwarium, ale zmieściła się w otwór w siatce, które było przykryte akwarium. Tak wycelował i zmieścił się akurat w oczko w siatce. I niestety po rybie. Tydzień później znaleźliśmy sklep, hurtownię, która miała dostawę tych ryb, około 500 sztuk. Byliśmy osobiście wybrać parkę, samca i samicę, co jak widać, widzicie na filmiku, udało się to. Samica po prawej, samiec po lewej. Pokazuje stroszy piórka, bo akurat na przełomie wiosny, lata jest okres godowy. Jak możecie zobaczyć, samiec zmienia kolory. Połowę biały, połowę czarny. No i pstroży się do samicy. Ten proces trwa już około 1,5 miesiąca. Prawdopodobnie samica nosi ikrę w sobie. No i może niedługo coś z tego będzie. Ale wróćmy do początku. W pierwszym tygodniu ryby trzymałem w małym zbiorniku około 35-litrowym na kwarantannę. Wrzuciłem je tam. No i niestety ten gatunek słynie z tego, że bardzo często łapie infekcję. A objawia się to tym, że ryba kompletnie nie ma ochoty na jakiekolwiek kopanie norek. Po prostu leży, nasze akurat leżały przy przedniej szybie. Kolor zrobił się bardzo jasny. I niestety, ale łuski zaczęły schodzić. Także to jest słynna choroba u tych ryb i często te ryby tej choroby nie przeżywają. Mi się udało ze względu na to, że miałem lek na itch, czyli na rybią ospę. No i ten lek ma bardzo szerokie zastosowanie i w moim przypadku po 5 dniach te ryby zaczęły lepiej wyglądać. Tak jak widzicie, całkowicie teraz są normalne. Nic im nie dolega, a mam już je od jakiegoś roku czasu. Specjalnie dla nich zbudowałem to akwarium z plexiglas. Specjalnie dla nich, z grubą warstwą podłoża. Jak widzicie, trzymanie tych ryb w zbiornikach ogólnych, moim zdaniem, nie powinno mieć to miejsca. Widziałem kilka filmów na YouTubie ludzi, którzy trzymają te ryby w zbiorniku ogólnym i ta ryba nie czuje się za dobrze. Moim zdaniem nigdy nie pokaże swojej prawdziwej natury. Tak jak tutaj w tym przypadku, samica z ikrą prawdopodobnie, samiec w barwach godowych, co w ogólnym zbiorniku nigdy by to nie miało miejsca ze względu na inne ryby. Ta ryba jest bardzo płochliwa. Jakakolwiek
przepływająca obok ryba, inna, po prostu blue-spotted jawfish natychmiast się chowa do norki. Tutaj mają pełną swobodę i te ryby mogą pokazać swoją prawdziwą twarz. Jak widzicie tutaj, samiec cały czas zabiega o względy samicy, zmienił kolory, śmiesznie to wygląda. W naturze samiec wyskakuje ponad swoją norkę na około metr w górę. Tutaj jak widzicie, on uderza głową o taflę wody, no bo nie mam akwarium w wysokości tego metra, więc samiec robi co może. Tak to wygląda. Tutaj widzicie zaloty samca do samicy. Moja żona siedzi teraz w domu, bo jest kwarantanna, więc udało jej się nagrać. Sorry za jakość i szyby niewyczyszczone, ale udało jej się nagrać taniec godowy samca i za chwilę zobaczycie, jak samica zareagowała pozytywnie na zaloty samca i popłynie do jego norki złożyć jaja. Także zaraz zobaczycie, jak to wygląda. I to jest całkowicie naturalne i to samo się dzieje w oceanie. Jeżeli samica zareaguje na zaloty samca, to płynie do jego norki. Samiec opiekuje się ikrą przez kilka dni, trzyma ją w paszczy, tylko na czas karmienia właśnie teraz samica wpłynęła do norki samca, no i tam składa ikrę. Samiec będzie się opiekował kilka dni, tylko na czas karmienia będzie je zostawiał bezpiecznie u siebie w norce, no i później po jedzeniu będzie z powrotem je brał do paszczy i dalej będzie się nimi opiekował. Nie wiem, czy z tego coś będzie. Będę informował na bieżąco, co się dzieje. Oby się udało coś odchować, bo z tego, co przeszukałem, nie wiem, czy cały internet, ale sporo stron, to nie widziałem, żeby komuś się udało odchować młode, więc nie podejrzewam, żeby mi się udało. I to jeszcze za pierwszym razem, bo kompletnie nie wiem, co robić. No ale zobaczymy. Co więcej wam powiedzieć? Jak ktoś chce tą mieć rybę? No, ciężko cokolwiek powiedzieć. Ja bym nie polecał do ogólnego zbiornika, bo ryba będzie cały czas zestresowana. Jak ktoś chce mieć, to tylko i wyłącznie w osobnym zbiorniku i w okresie letnim schładzać wodę. Ja schładzam wodę do około 25 stopni. Tyle jestem w stanie schodzić wiatrakami, które posiadam na deparium. Także dzięki za oglądanie i do następnego zobaczenia. Cześć!